moim takim głównym celem jest zrobienie takiej miniaturki, żeby jak najwięcej osób w nią kliknęło. Okay. Jeżeli ja do tego celu, do realizacji tego celu posłużę się właśnie podkoloryzowaniem mocniejszym, czy poprawię ekspozycję, trochę podbiję te kolory, żeby to zdjęcie było bardziej dynamiczne, no to dzięki temu więcej osób je zauważy po prostu. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Banaszek. Cześć Łukasz. Piąteczka. Łukasz jest fotografem i Łukasza znam już wiele lat, bo Łukasz kiedyś u mnie pracował. Także chciałem, żeby Łukasz, zaprosiłem Łukasza, żeby powiedział wam, w jaki sposób zdjęcia mogą wygenerować większy zysk na waszych nieruchomościach. Łukasz, w ogóle jak to się stało, że zostałeś fotografem? To było tak, że ja byłem związany z branżą nieruchomości, ponieważ pracowałem jako agent. No, zaczynałem przecież u ciebie. Tak. W biurze. Zresztą do tej pory pamiętam, jak zadzwoniła Ela i powiedziała, że moje CV zostało rozpatrzone i zapraszamy na rozmowę. Pamiętam, że wtedy na wakacje akurat wyjeżdżałem na stacji benzynowej, odbierałem ten telefon, więc też jakoś to w pamięci utkwiło, taki moment zwrotny. No i później pracowałem... Ile pracowałeś u mnie? U ciebie? Coś ponad rok. Coś koło roku, tak? Tak, później przeprowadzka do Łodzi, tam zmieniłem pracę na... Też zostałem w branży, w biurze nieruchomości, przeniosłem się do Freedomu. No i kiedy przeprowadzaliśmy się do Lublina z moją jeszcze wtedy narzeczoną, no to znowu zaczęliśmy razem pracować w biurze. Okej, okay, bo zmieniłeś miejsce ze względu na tam, że podążałeś za miłością, tak? Miałeś, tak. Miałeś taką swoją historię, że po prostu musiałeś zmienić miejsce zamieszkania, tak? Albo chciałeś tak, też. Tak. I jeszcze w związku z tym, że musiałeś zmienić inne biuro nieruchomości, tak? Zamienić. No tak, tak. Moje ja chciałem zostać w branży, chciałem dalej pracować w nieruchomościach, chciałem sprzedawać i dlatego po prostu no, inne biuro, no nie było w Łodzi ciebie wtedy. No nie, nie. I chyba nie będzie. No ale o Warszawie kiedyś mówiłeś. Tak, mówiłem ci o Warszawie, natomiast sobie przeliczyłem, że nie opłaca mi się otwierać sieci biur nieruchomości, bo więcej zarabiam na obrocie nieruchomościami niż na pośrednictwie w tym obrocie. Okej, okay, teraz byłeś agentem, byłeś w jednej agencji, w drugiej agencji, a w międzyczasie jeszcze grałeś na weselach. Tak. Jako... To znaczy, klawiszowiec? To wynika z tego, że mój tata był muzykiem i też grał na weselach, on mnie w to wciągnął. Pierwsze wesele grałem już jak miałem chyba 14 czy 15 lat i robię to ciągle. W zasadzie w tym roku jakby kończę karierę muzyczną, to będzie, Sylwester będzie moją ostatnią imprezą. I, pożegnalną? Tak, pożegnalną. Okay. I następnie tylko bale z żoną. Był niedostatek tego. Okej, okay, bo to były stare dzieje, to było parę lat temu, a dzisiaj Łukasz jesteś dosyć wziętym, znanym fotografem, który specjalizuje się w nieruchomościach. Powiedz mi, co ciebie wyróżnia od innych fotografów, którzy robią wszystko, wesela, portrety, dzieci i te inne rzeczy? I jakby jak to się stało, że z gościa, który no, nie ma pojęcia fotografii, tak? Był agentem nieruchomości i grał na weselach. Stałeś się fotografem, który jest osobą, która jest no, dosyć rozpoznawalna i kojarzona z nieruchomościami. To znaczy tak, ja miałem wcześniej jakby kontakt z fotografią, ale to wynikało z tego, że jeszcze przed pracą w biurach nieruchomości zajmowałem się sprzedażą biżuterii. Miałem sklep internetowy, sprzedawałem złoto. I tam musiałem się nauczyć robić dobre zdjęcia produktowe, więc no, miałem lustrzankę, miałem obiektywy i robiłem po prostu zdjęcia produktów. Więc jakiś tam ogólny zarys tej fotografii miałem w sobie. A później pracując w biurach, jakby przekonałem się o tym, jak ta fotografia jest ważna dla sprzedaży nieruchomości. I stwierdziłem, że może warto by było się zająć tylko tym, tylko tą artystyczną stroną, bo jednak jak jesteś muzykiem przez całe życie w zasadzie, grasz, masz jakieś tam talenty artystyczne, może to za duże słowo, ale no łatwo ci przychodzi edukacja w takich kwestiach, no to chcesz tym zostać, bo sprawia to po prostu przyjemność. Zacząłem się szkolić w tej fotografii nieruchomości i zacząłem to robić po prostu. I długo się szkoliłeś?
rok, zanim zacząłem realizować sesje komercyjne, pracowałem na etacie w fabryce. Za darmo robiłeś na początku. I robiłem za darmo. Mi chyba też coś robiłeś na tobie też robiłem za darmo. Zresztą chyba od ciebie zacząłem, bo to było takie dość proste, co nie? No, znamy jestem się. Ja, mam mieszkanie tak. Cały czas, nowy towar. Tak? I... No, słuchaj, może byśmy spróbowali, ja się tego uczę, chcę w to iść. Ja pamiętam ten moment i dobra, spoko, no to bierz mieszkanie, bierz klucze i sobie rób. To Łukasz, do jakichś tipy tutaj nam, żebyśmy wiedzieli, jak robić lepsze zdjęcia. Dobra, pierwsze o czym musicie pamiętać, to to, żeby zachować wszystkie linie proste. W mózgu ludzkim macie zapamiętane określone wzorce, jak wyglądają pomieszczenia, jak powinna wyglądać ściana, jak wyglądają ramy okien. I ważne, żeby tego nie zniekształcać. Dlatego jak kadrujecie, musicie aparat trzymać idealnie prosto, tak żeby wszystkie linie proste, zarówno ramek na obrazach, jak i linie okien, ścian, pozostały proste na zdjęciu. Jak kadrujemy teraz na część wypoczynkową, to mam zachowaną zarówno linię ściany prosto, jak i linię obrazów i linię mebli. Gdybym nawet delikatnie pochylił, to już wygląda, jakby ściana się waliła i nie jest to miłe dla oka. Dlatego musicie bardzo pilnować, żeby ta kompozycja była zachowana. Jest to podstawowy błąd właśnie w fotografii nieruchomości, gdzie któreś ściany są krzywo sfotografowane i przekłamane. To powiedz mi, jakbyśmy chcieli dać trochę wiedzy i trochę tipów tutaj osobom, które mnie oglądają, to powiedz mi, od czego zależą dobre zdjęcia? Od aparatu, bo wiele osób wyobraża sobie, że kupi sobie dobry sprzęt i teraz i nagle będzie po prostu na trybie automatycznym trzaskali zdjęcia i te zdjęcia będą wyglądały jak te z katalogu. Znaczy, aparaty nie ma co ukrywać, że są dzisiaj rewelacyjne i w zasadzie każdym aparatem, jaki można kupić w markecie, jest szansa na wygranie WordPress Photo. Technologia poszła niesamowicie mocno do przodu, ale ciągle za jakość zdjęcia odpowiada jednak postprodukcja. To jest 80% całego finalnego efektu, to jest praca nad tym plikiem. Czyli edycja na komputerze, tak, edycja na komputerze. Tych plików, które wyszły z aparatu. Tak. Jakbyś mógł jakieś rady dać, jak to zrobić, w jakim programie, czy są jakieś bezpłatne narzędzia, czy trzeba mieć Lightrooma i Photoshopa, czy wystarczy coś innego? To znaczy tak, podstawową korekcję zrobisz nawet w przeglądarce, w MacBooku. Podciągniesz ekspozycję, wyciągniesz więcej detali z cieni. Natomiast wszystkie programy to tak samo jak aparat, są tylko narzędzia i bardziej się liczy, jak ty umiesz z nich korzystać i ile funkcji z nich wyciśniesz, niż to, jak drogim oprogramowaniem dysponujesz. Ja pracuję tylko w Lightroomie i piszą do mnie osoby, że no, są to efekty jak w Photoshopie, a ten mój workflow jest bardzo, myślę, że oszczędza czas i... Okej, okay. Bo masz tam kilka sporo opcji. Mam procesów zautomatyzowanych. Okej, okay, bo masz już swoje ustawienia do swojego aparatu, tak. I tylko sobie ustawiasz i możesz tam ewentualnie podkręcać lekko, tak? Czyli masz jakąś tam swoją, nazwijmy swój filtr, nazwijmy tak, mam bazę, no. Tak, to nie wiem, czy lut nazywa, czy coś takiego. Preset, tak? I później sobie to ustawiasz. Tak. Okej. Okay. Natomiast, no... Jakby to też wynika bardzo z indywidualnej estetyki, jakie ktoś lubi zdjęcia. Bo ty masz taki swój styl i ty masz takie jakby zdjęcia dosyć, one są dosyć nasycone, dosyć charakterystyczne, dosyć kontrastowe, tak zauważyłem. I teraz jak to wpływa na odbiór tych swoich zdjęć przez, no mi się one podobają, tak, i one jakby widać, że są katalogu takie folderowe. I teraz jak ten twój styl wpływa na to, że klienci twoich klientów kupują te nieruchomości, albo to, że ty masz więcej klientów? Zatrzymany pojazd, 700 metrów. Wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle są czasy też trochę takie, że trzeba umieć robić wokół siebie szum. I ja do tej fotografii nieruchomości podchodzę tak samo jak do fotografii produktowej. Dla mnie obrót nieruchomościami to jest po prostu handel. No, kupujesz tanio mieszkanie, inwestujesz w nie, remontujesz i później sprzedajesz. No to co innego jak obrót produktem. No i moim zadaniem jest pokazać ten produkt jak najkorzystniej, jak najlepiej, tak żeby on dobrze wyglądał w internecie i żeby dużo osób się nim zainteresowało. No sam wiesz, ile jest ofert na rynku i jak ciężko jest się przebić.
moim takim głównym celem jest zrobienie takiej miniaturki, żeby jak najwięcej osób w nią kliknęło. Okay. Jeżeli ja do tego celu, do realizacji tego celu posłużę się właśnie podkoloryzowaniem mocniejszym, czy poprawię ekspozycję, trochę podbiję te kolory, żeby to zdjęcie było bardziej dynamiczne, no to dzięki temu więcej osób je zauważy po prostu. Okej, okay. I to jest tak, że ty sam mówisz klientowi, hej, to jest najlepsza miniaturka, czy on sobie wybiera sam? Ja sugeruję miniaturkę zazwyczaj. Mhm. Bo to jest bardzo ważna rzecz, no bo możesz mi dwa razy mniej wejść przez to, że masz słabe zdjęcie na froncie. Mhm. Tak, oczywiście. I jakby ten wybór słabego zdjęcia na miniaturkę jest dość ryzykowny, ponieważ nie jesteś w stanie zmierzyć, ile osób ominęło twoją ofertę przez to, że nie weszło. Nie wiesz, ile osób wyświetliło na liście ogłoszeń. Ile było wyświetleń, to na YouTube na przykład widać, ile jest miniaturek wyświetlonych, tak. A ile zdjęć, tak? Tak, ale właśnie na Otodomie czy na OLX nie masz takiego podglądu. Nie ma, oni sami to wiedzą, ale no, nic tego nie powie. Bo... Tak. No a szkoda, bo w sumie to są bardzo fajne dane, które jak widzisz, że jest masa wyświetleń miniaturki, a mało kliknięć, no to mógłbyś już interweniować. Więc tu prośba do Otodomu, może warto. To jest na taki temat, że zdjęcia są zbyt profesjonalne i zbyt pro i niektórzy mają taką opinię, że jak są za bardzo pro, to nikt tego nie kupi. No i właśnie co o tym sądzisz? To znaczy, to są takie obiekcje chyba tylko i wyłącznie w głowach sprzedających. Tak. No. Że boją się, że ktoś im wytknie jakiś minus mieszkania na... Albo że są handlarzami, tak? Albo że są handlarzami. No z kolei ci prawdziwi handlarze jakoś się nie boją tych zdjęć. Przecież jak sobie wejdziesz w oferty motoryzacyjne, no to tam każdy komis ma wysokiej jakości zdjęcia, tak. I to oni to tam czarują zupełnie. Tak. Nie ma koła, ale na zdjęciach jest. No tak, no ten lakier zawsze wygląda inaczej, gdzie no ja ścian nie przebarwuję, nie koloruję ich inaczej niż są na żywo. Tak samo jak jest dziura w ścianie, no to też ją pokażę, czy jak jest jakieś pęknięcie, no bo to jest istotne z punktu widzenia kupującego. I też no mówię klientom takie rzeczy, że no słuchajcie, ja robię te zdjęcia ładne i dynamiczne, ale nie naprawiam wam mieszkań. Oj, to jest jeden ruch myszką w Photoshopie czasem. No tak, tak. Jeden ruch myszką, ale później właśnie faktycznie może się pojawić taka obiekcja, że no tego nie było. Ale to też jeszcze wracając do tego, chyba tylko raz mi się zdarzyło, że klient kupujący powiedział, że ona na zdjęciach było ładniej, okay. A wykonuje 300 sesji rocznie. No właśnie, więc... I teraz to jest ten moment, kiedy jeżeli klient ci mówi, że dobrego ma pan fotografa, albo że naprawdę lepiej to mieszkanie wygląda na zdjęciach niż w realu, to znaczy, że jest dobrze. Bo, no tak. Bo jakby było odwrotnie, to ludzie by nie przychodzili i by było mniejsza szansa na sprzedaż automatycznie. No tak, nie kalkuluje się tego. Nikt nie powie, że no nie przyszedłem na prezentację, bo zdjęcia były tak. Złe. Jakby nikt nie napisze do ciebie wiadomości, tak. Że słuchaj, popraw pan miniaturkę, bo zdjęcie jest nieczytelne. No nie. Ale jak ci powie, że jak już jest za ładnie, no bo to jest tak, że mieszkanie jest takie, jakie było tak naprawdę, tylko tak. Że światła, że dzisiaj na przykład ty kupujesz, znaczy oglądasz to mieszkanie, jest ładnie doświetlone przez ciebie, przerobione, a ktoś wchodzi, akurat jest ciemna noc, tak? Może nie ma takiego dobrego oświetlenia, jak była do sesji zdjęciowej. Jasne. Jest inny klimat tego mieszkania i wystarczy, że lewą nogą wstał, kawy nie wypił rano, z żoną się pokłóciła, mają prezentację umówioną i to wszystko ma wpływ na to, jak on później to odbiera, co nie? No, dokładnie. Więc no, tych czynników jest sporo. Część osób mnie pyta, Daniel, ale po co mi fotograf, tak? Mam aparat, mam fajny telefon, mam lustrzankę, sam sobie zrobię zdjęcia. I teraz no, ja biorę ciebie z jakiegoś powodu, tak? I teraz, no właśnie, z jakiego powodu ty mnie bierzesz? Przecież stać cię na najlepszy aparat, na najlepsze oprogramowanie. Tak, ja mam aparaty, ja mam sprzęt, natomiast nie... Ale teraz masz szeroki kąt, wystarczyłby do nagrywania. No właśnie, i teraz mam wszystko. Tak no właśnie. Natomiast nie mam kompetencji, żeby to robić, ani nie mam czasu, żeby to robić. Mhm. Wolę zapłacić tobie relatywnie dużo za jakby czas pracy, natomiast efekty płacę de facto mało, bo dzięki temu mam sprzedaż moich nieruchomości drożej i szybciej, a sam się nie muszę tego uczyć, nie muszę poświęcać czasu, jak ty się poświęcałeś na pewnie nie jedną noc przeklikałeś w tym Lightroomie, żeby dojść do takiego momentu, w którym jesteś teraz i mi to jest niepotrzebne, ani nawet mi nie chcę uczyć tego moich ludzi, bo wolę, żeby robili rzeczy, które są w moim biznesie dokładnie ważniejsze. To jest koszt alternatywny, co nie? Tak. Poświęcając czas na pracę nad zdjęciami, ty rezygnujesz z czegoś innego.
czasie, jak będziesz obrabiał te zdjęcia, no to mógłbyś wydzwonić jakiś nowy deal, poszukać okazji spotkać do kupna, się z kimś, jakiś, tak, spotkać się, pójść na jakiś networking czy coś w tym stylu. No, jest masa alternatyw. Ale no niewiele osób woli zrobić wszystko sam, tak jakby sam ze szwagrem wyremontują mieszkanie, sami zrobią to, sami tamto i tak naprawdę robią wszystko i zamiast robić wiele biznesów, to robią jedno, ale wszystko i to często się wychodzi, że robią słabe zdjęcia, słaby remont, słabe wszystko, tak? I jak zrobią słaby remont, słabe zdjęcia, to tam się pali licho. Ale jak będą chcieli być sami prawnikami i coś spieprzą, to już generalnie niektóre rzeczy są nie do odkręcenia. No to jest taka kwestia właśnie specjalizacji. Gdybym ja robił remont u siebie w domu, no nie wyobrażam sobie, że będę sam wszystko robił, bo zdaję sobie sprawę, że to nie wyjdzie. No. Gorzej i dłużej. Tak, gorzej i dłużej i później żona mnie jeszcze opieprzy. Tak. Nie będzie za ciekawie. Tak. Kolejna rada, jaką mogę Wam dać, taka podstawowa, to jest każde zdjęcie powinno przedstawiać określoną część, jakąś funkcję użytkową tego mieszkania. Wiadomo, że klienci chcą zobaczyć jak najwięcej na tych zdjęciach, ale też możemy je komponować, żeby to po prostu estetycznie i ładnie wyglądało. Dlatego możemy sfotografować samą część wypoczynkową kanapy z stolikiem, tym stolikiem bocznym oraz ramkami na ścianach. Pokazujemy to jako część wypoczynkową mieszkania. Nie musi być tak, że zdjęcia pokazują jak najwięcej. Mają pokazywać określone cechy użytkowe. Tak samo jak mamy biurko, czyli część do pracy, do nauki. Możemy sfotografować tak, żeby nie było widać tej kanapy, więc kadrujemy i łapiemy samo biurko. No właśnie, jakbyś miał komuś doradzać, żeby kupił sobie sprzęt, to jaki sprzęt byś wybrał? No jajku. To tak jakbyś miał komuś doradzić, jaki telefon sobie wybrać albo jaki samochód kupić. To jest taka sama kwestia. Jakby sprzętu na rynku jest taka masa, tak różnorodnego, że dobierasz w zasadzie pod swoje indywidualne gusty. No tak, ale jak ktoś nie ma gustu, zaczyna, no to trzeba coś dać jakiś start pack. No bo ty masz specyficzny sprzęt, powiedziałbym, że nie jakiś bardziej niszowy, prawda? No ja pracuję na Fujifilm, co jest dość mało spotykane w fotografii reklamowej. No właśnie, powiedziałbym, że to tak trochę trąci myszką ta marka. Mi się tak kojarzy, ja nie jestem ekspertem tej branży, natomiast jakby nie widziałem nigdy nikogo, żadnego fotografa w łapach, który ma Fuji, a ty robisz super zdjęcia i masz sprzęt, który wydaje się, że niepopularny jest. No tak, jest tak, ale u mnie to wynika bardziej... To tak jakbyś kupił sobie Alfa Romeo i upierał się, że jest super, no to ja mam tak z Fuji. Po prostu kocham ten aparat. Ale się nie psuje, tak? Nie psuje się. One są tak fantastycznie zbudowane, że ja się cieszę, jak biorę go do ręki i idę na zlecenie. Czyli fetysz jakiś tam. Tak, jakiś tam fetysz. A wcześniej pracowałem na Nikonie i jeżeli bym miał doradzić, co kupić, tak na start jakiejś kariery fotograficznej, no to i tak ważniejszy jest obiektyw. Niż sam aparat. Same body. Więc, tak, niż samobody. Konieczny jest obiektyw szerokokątny przede wszystkim. No i w zależności od tego, jakim budżetem dysponujesz, no na taki możesz sobie pozwolić. I za ile można kupić taki sprzęt podstawowy? Podstawowy Nova Sigma 10-20 może kosztować około 1500 zł. Może 2. Nie śledzę, szczerze mówiąc, cen już takich obiektywów. Ale jest cała masa innych. Są Irixy, są podstawowe obiektywy Nikona. I one są dość tanie. Ale mają tę wadę, że są ciemne, więc jak później przychodzi na nich pracować, no to trzeba korzystać ze statywów, żeby te zdjęcia nie były rozmyte, a żeby była ta ostrość zachowana, no bo to jest podstawa fotografii nieruchomości i wnętrz. Cała klatka musi być ostra od brzegu kadru przez środek. Raczej nie bawimy się tam w artystę, bo to zdjęcie, że rozmywamy. Ono nie jest pyk, 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 tylko ono, tak w telefonie, tylko ono musi być doświetlone i robi się tam ileś sekund, tak? Albo może sekund to dużo powiedziane, ale więcej niż zdjęcia automatyczne. Znaczy to wynika z tego, że po prostu walczysz o tą ostrość i czym bardziej przymkniesz przysłonę w aparacie, tym więcej czasu aparat potrzebuje, żeby zebrać odpowiednią ilość światła do naświetlenia pomieszczenia. Ja nie korzystam z lamp błyskowych, tylko pracuję na tych warunkach, które zastanę na nieruchomości. I więc, dlaczego? No, według mnie te zdjęcia są bardziej naturalne po prostu. Ewentualnie jakieś tam później doświetlam ściany czy ciemniejsze miejsca w Lightroomie, w postprodukcji. Ale korzystam ze statywu, ustawiam aparat jeszcze na wyzwalacz, żeby nawet ściągając palec ze spustu, żeby nie poruszyć tym aparatem, a żeby te zdjęcia były jak najbardziej ostre. No, o to się walczy.
No i kolejna taka podstawa to kadrowanie. Mhm. No właśnie. A nie lepiej skadrować to szeroko, a później skropować to w postprodukcji? No, jakby kropując stracisz jakość. Jest to możliwe, ale też nie każdy aparat ci na to pozwoli. No ale z drugiej strony do nieruchomości, no, rzadko kiedy robisz billboardy 5x5 albo 10x10. Tak, to też jest właśnie istotne. Dobrze, że to poruszasz, bo jest niesamowita walka o megapiksele. Mhm. I producenci aparatów się prześcigają w tym i strasznie mącą w głowach, szczególnie młodym fotografom, którzy zaczynają jakoś tam, szukają właśnie aparatu na start. Wydaje mi się, że im więcej megapikseli, tym lepsze zdjęcia. No właśnie. A czasem jest tak, że stary aparat, który ma 5 megapikseli, zrobili coraz lepsze zdjęcia, bo ma lepszy obiektyw, niż taki, który ma 20 czy tam ileś, tak? A jest nowy i jest chińskiego producenta, którego nikt nie zna. No tak, no jest takim pięknym przykładem tego pościgu właśnie za pikselami, no jest Nikon D3S, który jest aparatem chyba z 2010 roku. Wygrywał swego czasu wszelkie możliwe nagrody, te zdjęcia z tego Nikona międzynarodowe, a miał tylko 12 milionów megapikseli, gdzie dzisiaj no, taka cyfra, jak patrzysz w specyfikację, no to jest śmieszna. A najlepsze jest to, że jak skompresujesz później te zdjęcia, żeby się dobrze wyświetlały na OLX-ie i Facebooku, no to zdjęcie ma 2 megapiksele. Tak. Bo to też jest mega istotne w fotografii reklamowej, że ja muszę myśleć trochę za klientów, bo oni nie muszą wiedzieć, że te zdjęcia należy skompresować, bo to dom im jakość zje i że to będzie kiepsko wyglądało. Czyli to ty kompresujesz te zdjęcia sam, po to, żeby nie zrobił tego OLX za ciebie, tak? Tak, tak. Bo oni mają automatyczną kompresarkę, nazwijmy to, albo, tak, skrypt, który to robi. Jasne. A ty to robisz z programami, które są bardziej zaawansowane, które no, nie ma uszczerbku na jakości. Tak, ja sam wielokrotnie robiłem sobie porównania, no bo masz zdjęcie z aparatu RAW czy jakiś tam NEF, waży 50-60 mega. Zdjęcie po postprodukcji waży około 100 mega, jak już nałożysz określone tam filtry swoje i presety. A później jak wyeksportujesz to do określonej rozdzielczości, do określonej wielkości na dysk, no to takie zdjęcie waży około 4-5 mega. Jak to wrzucisz na Facebooka, no to na Facebooka czy na OLX, no to OLX w ogóle tego nie przyjmie. W ogóle nie będzie chciał zaakceptować tego zdjęcia, a inne portale je strasznie skompresują i będziesz miał pikselozę na zdjęciach. Więc dlatego ja uprzedzam ich i stosuję własną kompresję. Czyli dajesz dwie wersje, tak? Wersję małe. Tak, jest taka wersja do druku, która tam właśnie waży około 5 mega i wersja do prezentacji w internecie, ważąca około 300 kilo. I gwarantuję ci, że jakbym na dwóch ekranach wyświetlił ci te same zdjęcia, to nie znajdziesz różnicy, bo ja sam ich nie potrafię znaleźć. Jeżeli macie w aparacie obiektyw szerokokątny, to on widzi bardzo dużo. No od tego jest. Aparat starajcie się trzymać mniej więcej na wysokości pasa, tak żeby proporcja sufitu i podłogi na zdjęciu była mniej więcej taka sama, była równa. Dlatego trzymamy aparat troszkę niżej. Bo to takim podstawowym błędem jest fotografowanie z wysokości oka, że przykładamy aparat do oka i robimy zdjęcie. I wtedy ono wygląda później finalnie na komputerze, jakie obejrzycie, tak jakby ktoś był niesamowicie wysoki albo oglądał to pomieszczenie spod sufitu. A to dość kiepsko później wygląda. Dlatego nisko, na wysokości pasa, równe ściany i określone cechy, użytkowe pomieszczenia. Wnętrza są różne i jak fotografujesz nieruchomości, no to trzeba pokazać je tak od strony bardziej dla klienta. Trzeba zrobić jakieś zdjęcie ogólne, na którym widać całe pomieszczenie, żeby ten człowiek wiedział, co tam się znajduje, szczególnie jak jest aneks i salon. A widziałeś coś takiego na Allegro kiedyś, że robią się czerwone obramowania, tak żeby przykuć uwagę? To wygląda byle jak, albo wygląda tak kiczowato, natomiast skupia uwagę. Miałem nawet jednego klienta, który poprosił mnie o takie czerwone ramki, bo on wynajmował mieszkanie na pokoje i stwierdził, że on każdą absolutnie ofertę robi tak i postawił warunek, że albo ja mu wstawię te ramki, albo nie będziemy współpracować. No ale to samo można to zrobić. No, no tak, no ja zrobiłem to dla niego i w sumie no wiesz, no, zdjęcie finalne na tym nie ucierpiało, doszła tylko ramka. Jeżeli dla niego to, jeżeli on faktycznie wierzy, że to przyciąga więcej ludzi, no to spoko. Bardziej bym się zastanawiał, jak klienci oglądający postrzegają to, jak na to patrzą.
Bo wiadomo, że to zdjęcie w tej ramce było tylko jedno, ale już jakiś tam... Ale ono się tutaj wyróżnia na tle... Na tle wszystkich, na ofercie. I nie bez powodu portale ogłoszeniowe, albo nawet a samo Allegro bierze więcej za wyróżnienie, czyli inne tło twojej oferty, tylko po to, że, nie wiem, kilka złotych, tylko bo wiesz, że to bardziej przykuje uwagę klienta i on tam prawdopodobnie się zawiesi nad tym okiem i kliknie tam. Tak, ale też klienci już teraz podświadomie omijają te wyróżniane oferty, że oni wiedzą, że to jest ładna promocja dodatkowa. Tak samo jak są strony wyszukiwania w Google'ach. Jeżeli płacisz za reklamę, no to prawdopodobnie bardzo duża część osób w ogóle pomija te oferty sponsorowane z początku listy. A ja bym się z tobą trochę nie zgodził. Tak? Bo ty tak robisz i ja tak robię. Ale wiesz, ile widziałem osób, które coś wyszukiwało przy mnie i klikało w pierwszą reklamę, nie wiedzą, że to jest reklama, to jest twoje przekonanie. I teraz, jeżeli by tak było, to przecież właściciele firm nie są debilami albo dyrektorzy marketingu i nie waliliby tam pieniędzy, gdyby to się nie działo, gdyby ludzie nie klikali. Z drugiej strony, prawda? Tak. I teraz mi się wydawało, kto klika w reklamę, jak jest napisana reklama, ja wolę kliknąć sobie w pierwsze miejsce zaraz pod reklamami. Właśnie, no ja też z takiego założenia zawsze mówię. Natomiast... Ale możesz mieć w tym rację. Ale natomiast klienci nie zawsze myślą tak jak my. Po prostu to, no tak, to fakt. Klienci nie zawsze podejmują racjonalne decyzje. I teraz jest wiele przekonań, na przykład, że klienci już teraz nie reagują na promocje typu 9,99. Tak? Czyli już każdy wie, o co chodzi, że to jest 10. Natomiast dalej... To ciągle funkcjonuje. Bo jakby nasza podświadomość działa identycznie, mimo tego, że ma świadomość tego, jednak w czyjejś podświadomości jest ta cena poniżej 10, a nie powyżej 10. I jednak łatwiej jest podjąć decyzję zakupową. Powiedz mi, bo ty robisz wiele zdjęć fliperom i widzisz, jak to się w różnych miastach kształtuje. I teraz obserwujesz to pewnie od jakichś, nie wiem, przynajmniej 2 lat, prawda? Jak działa ten biznes i jakby jak się zmienia, to co byś powiedział, jakby w jakim którym kierunku to idzie? I w którym kierunku idą te remonty i te zdjęcia? Uważam, że teraz jest właśnie taki czas złotego środka, że udało się znaleźć ten etap, na którym i kupujący są zadowoleni z jakości i temu właścicielowi się to spina finansowo. No nie ma się co oszukiwać, że jak to jest biznes i każdy chce na tym zarobić. Jak, no. jak on sam robi, będą mieć całkowicie inne koszty tego, tak? Niż jakby ktoś inny filmier brał stolarza. No mimo to ja wiele razy podchodziłem do wyceny z dużymi producentami i te meble często są droższe niż te, które ja robię i wcale nie są jakieś lepsze. Jeszcze 5 lat temu praktycznie standardem było, że wchodzisz do pokoju i podłoga się pod tobą ugina. Jakby chodzisz po falujących panelach i ja tylko mówiłem, weźcie jakiś dywan tam rzućcie, bo jak wejdą ludzie, to od razu to wyłapią. To załamka. Tak, załamka i będą marudzić na prezentacjach i wtedy nawet zdjęcia nie pomogą. Okay. Nie macie pomysłu na zdjęcie albo macie bardzo wąski obiektyw, że on nie pokazuje wam całego pomieszczenia. Dobrym patentem jest zrobienie zdjęcia z góry, czyli nie jako zaprzeczenie tego, co wcześniej mówiłem, ale to jest wyjątkowa sytuacja, gdzie pokazujecie jedną klatkę tylko. Chcecie pokazać całe mieszkanie, zarówno tą część wypoczynkową, jak i aneks kuchenny. Jedno takie w ofercie zawsze dobrze wygląda. Wyciągacie rękę jak najwyżej do sufitu i robicie zdjęcie niejako z góry, ale ciągle pamiętacie o tym, żeby jakieś te linie proste, wiodące były zachowane. I mamy coś takiego, mamy pokazany i aneks kuchenny i salon. Tutaj ręka mi trochę uciekła, to zdjęcie jest krzywe, trzeba by było je delikatnie obrócić później w postprodukcji. Ile zarabia w ogóle fotograf? Jakby, czy warto wchodzić w ten biznes, czy można się z tego utrzymać i żyć tylko i wyłącznie z tego? Jak ty uważasz? No ja jestem przykładem, że można żyć tylko z tego. Natomiast trzeba się przygotować na to, że te początki jak w każdej branży są trudne. A ile ty dzisiaj bierzesz za sesję? Ja biorę od 500 do no właściwie sky is the limit. Od 500 zł w takim najtańszym pakiecie. Wiadomo, że tam sesje jakieś dla hoteli są dużo droższe. Ale to też zależy od licencji, jakich udzielam. Inaczej podchodzę do sesji, która ma sprzedać nieruchomość, a inaczej do wynajmowej, która będzie zarabiała przez parę lat dla właściciela. To też rozumiem. A właśnie jakie licencje udzielasz? Bo jakby ja się nigdy z sobą o tym nie rozmawiałem. Ja traktowałem te licencje, które ty mi dajesz, jako bezterminowe na wszystkich polach z eksploatacji i tak dalej, tak? Natomiast tego, żeśmy nie ustalili jeszcze. Znaczy, jak to jest u ciebie?
No ty masz mocno relacyjne podejście, tak. Więc no tak. nie ma co tego porównywać w ogóle. Ale to jest tak, że udzielam licencji na 2 lata do celów związanych ze sprzedażą nieruchomości, tej konkretnej, która jest sfotografowana. I te zdjęcia mogą być wykorzystywane w zasadzie na... Może to są pola eksploatacji określone do celu, jakby... Możesz promować to zdjęcie na portalach związanych ze sprzedażą nieruchomości, na swoich własnych. Jedyny wyjątek to nie możesz ich sprzedawać do gazet i billboardów. To jest wyłączenie reklamy wielkoformatowej, to stosuję, no bo też wychodzę z założenia, ale że... Ale chyba to się rzadko zdarza. Tak, rzadko się zdarza. Jasne. Też często drukują w gazetach, ale to też pytają o zgodę, ale to wynika raczej z tego, że... W gazetach? A, w sensie takich ogłoszeniowych, tak? Nie, bardziej właśnie, jeżeli ktoś udziela na przykład wywiadu do jakiejś gazety i chwali się swoimi realizacjami, no to wtedy operuje często na moich zdjęciach i ja też muszę mieć na to zgodę, muszę wyrazić na to zgodę na piśmie. Super, jasne. Kasiu, dziękuję Ci bardzo za wystąpienie w moim odcinku. Dzięki wielkie. I mam nadzieję, że radio od Łukasza były dla Was przydatne, także napiszcie w komentarzu, czy robicie sami zdjęcia, czy macie swoich fotografów. Tak, jak macie pytania, to też chętnie udzielam się w komentarzach. Także Łukasz w komentarzach będzie też odpisywał, ewentualnie dawał rady, a my kończymy ten odcinek, także trzymajcie się, na razie. Cześć.